Polska w 2012 roku ratyfikowała Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami. To taki traktat międzynarodowy, który opisuje, jak realizować prawa osób z niepełnosprawnościami, że osoby niepełnosprawne powinny mieć prawa wyborcze na równi ze wszystkimi, że powinny mieć prawo do edukacji, pracy, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, do informacji, do życia rodzinnego. To wszystko zawarte jest w kilkudziesięciu artykułach konwencji. Grupa organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotowała raport, społeczny raport z realizacji przez Polskę zapisów tej konwencji. Jak zatem wygląda ta sytuacja w Polsce? No jest różnie. W jednych obszarach jest bardzo dobrze. Mamy tak naprawdę spełnione wymagania konwencji. W innych jest nieco gorzej, troszkę trzeba poprawić, ale kierunek jest wyznaczony prawidłowy. Są niestety także obszary, w których jest bardzo źle, gdzie Polska odstaje na tle całego świata w bardzo negatywny sposób. Na przykład ciągle w Polsce zabronione są małżeństwa osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ciągle też zbyt często, zbyt łatwo ubezwłasnowalnia się osoby niepełnosprawne. I jest kilka takich obszarów, gdzie Polska ma bardzo dużo do zrobienia. Polska to oznacza oczywiście władze, ale także organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. I to jest właśnie kierunek, którym się te organizacje powinny teraz zajmować. Dla mnie osobiście jednym z takich ważniejszych obszarów jest dostępność informacji. Przy czym nie mam tu wcale na myśli takiej dostępności w rozumieniu powszechnym, czyli tym, że można wyciągnąć do instytucji publicznej jakiś dokument. Mam na myśli taką dostępność, że informacji mogę korzystać, że mogę ją odczytać, że ona jest przygotowana w taki sposób, że jest dla mnie użyteczna, dla mnie jako osoby niewidomej. I dlatego jednym z głównych zadań, teraz jakie stoją przede mną, przed moją organizacją i przed innymi osobami niepełnosprawnymi, jest zadbanie o to, żeby instytucje publiczne, ale także komercyjne, publikowały informacje w sposób dla nas dostępny. Żebyśmy mogli z niej korzystać, żebyśmy mogli się z nią zapoznawać, żebyśmy mogli się dzielić także naszą wiedzą i naszymi kompetencjami. Dlatego chciałbym, żeby ten film miał też napisy, żeby mogły zapoznać się z tą wypowiedzią osoby niesłyszące. Żeby odtwarzacz, w którym osadzony będzie ten film, mógł być obsłużony za pomocą klawiatury. I mam nadzieję, że tak będzie.